Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moi mili. Słuchajcie, miałam dzisiaj nie nagrywać, bo mam takie stricte domowe obowiązki. I powiem wam taką rzecz jeszcze, że zdecydowałam się na nagrywanie z tego względu, że zrobiłam zakupy na White Rose. Nie mam w ogóle samochodu, przez 2 dni mi się potrzebował. Więc trzeba było się podzielić jakoś. No 2 dni będę w domku, ogarniemy sytuację. Czasami w domu trzeba posiedzieć. A że będę wyglądała tak, jak wyglądam, to trudno, ale chodzi o nóż. Chodzi o to, że chciałam wam pokazać paczuszka. Zamówienie po prostu, zamówienie moje. I mamy tym razem, o. To jest mamy, witaminka C moja i OPC3 moje. To jest mamy. Jeszcze mam płyny, więc sobie tym razem nie zamawiam. Ja częściej zamawiam, a mama już potrzebowała więcej chyba pierze rzeczy. I tutaj mam tutaj świetny, genialny krem do twarzy przeciwzmarszczkowy. Ja już go używałam, bo pożyczałam go od Alutki i wiem jak on się sprawdza, więc jupi, mam kremik. Także te trzy rzeczy bardzo mi zależało. Tak, OPC3 praktycznie, ale pewnie wyglądam jak... A, nawet mnie nie widzicie. Jest mi strasznie zimno. O, świetny kremik, powiem wam, genialny. Ja używam z Miśkiem teraz tych kremów wszystkich, ale weszła w końcu na rynek marka, także jeżeli mężczyźni poszukują świetnych kremów, to zapraszam. Super, super. Powiem wam, że na dzień ten, a na tamten na noc. Bo tamten na dzień mi zbytnio nie pasuje. Jest świetny, ale ja wtedy powiem tak, jest świetny, ale nie mogę go mieszać z tym, z bazą pod makijaż, bo one się później rolują. Także ja wam powiem tak. Co by tu mojej mamie dać? Powiem wam tak. Ten na dzień, ten na noc. Wtedy jest za dużo. No, super elegancja. Bardzo się cieszę. Jej! Mamy to. Nagrywam, czemu mogłabym wam nie pokazywać, tak? Ja bez tego w ogóle nie potrafię funkcjonować, żyć. Nie mam zamiaru prychać, kichać. Jak tylko mnie bierze jakaś chrypa albo katar, od razu bierzemy podwójną dawkę. Ja, Misiek, Rasel, no Laura jest cały czas w Londynie. Tak, dobrze, słyszycie? To jest dla mamusi. Okej, dobra. Zimno. Później się jeszcze połączę. Ja jestem w ciuchach, nie? Tylko na wierzch założyłam. O, patrzcie. Normalna koszulka, żeby nie było. Jest mi po prostu zimno. Siedzę, pracuję przy laptopie i zmarzłam. Dobra. Aha, co chciałam jeszcze powiedzieć, to cały listopad będzie taki odchudzająco, regenerujący, czyli warzywa, owocki, witaminki, szejki, 2, cały miesiąc oprócz 2 dni, z tego względu, że zero alkoholów, zero fast foodów, zero tłustego, niezdrowego jedzenia, jakieś tam tłuszczy, chipsów, przekąsek, nic. Zero, totalne zero. Nawet mamie powiem, że przykro mi mamuś, ale nie biorę tego typu jedzenia od ciebie z pracy, więc nie przynoś, bo co? Miesiąc odchudzania, miesiąc. I nie wiem jak to zrobić, ale kolejny konkurs się szykuje i już za 2 dni będę losowała, zobaczymy kto wygra cień. Później będzie do wygrania coś innego, za każdym razem coś będzie fajnego do wygrania. Super, super. Święta się zbliżają. Aha, czemu w listopadzie? No bo na święta się szykuje, żeby ładnie wyglądać. I ogólnie to jest taki okres, że chciałam akurat ten listopad przeznaczyć właśnie na takie odchudzanko.
Tak. Mam dużo fajnych rzeczy. Dużo fajnych, nowych pomysłów. I dzisiaj będą White Rossowe zakupy, więc jeszcze zostańcie, jeszcze nie idźcie. Ja będę cały dzień tak wyglądać, no może nie w tym szlafroku, ale bez makijażu. Nigdzie nie wychodzę dzisiaj z domu. Dzisiaj pracuję sobie po prostu w domku. Fajnie. Wtachałam zakupy, ale o kurczę, wysypał mi się słonecznik, leży. Troszkę odpisywałam na komentarze, robiłam filmiki, odpisuję na maile. Także taki dzionek, ale przyszła w międzyczasie przyszła mi paczka z zamówieniem, jak widzieliście, Zig Joborscher number, dobra, okej, Zig też idzie, super, na Islanda zamówiłam, ale teraz, no, idę pokazać wam zakupy, ale się zmęczyłam. Pies za mną chodzi. Zawsze za mną chodzi. Gdzie jesteś? O, jaki zadowolony. Kto taki synuś taki? Dobra, tam mamy jeszcze zakupy. I teraz tak, jedzenie dla psa, Coca-Cola. Dajcie mi 2 sekundy, pomyślę. Nie. Nie pietruszka, tylko pasternak. O! Szpinak, na placki, cukinia, cebula. Tu są małe do obiadu skrzydełka. Najbardziej lubię te z White Rossa skrzydełka. To zobaczcie, tu mam na 3 obiady już. W sumie na 4, bo tu jeszcze mam na zupę. Na 4 obiady zamówione było. Czekajcie, ja sobie zobaczę, co, jak mogę pokazać. A, tutaj nie ma adresu, ok. Dobra, tyle zakupków i patrzcie teraz na total, że zapłaciłam kartą. Teraz tak, powinnam zapłacić normalnie 89,82, ale później z tej promocji wyszło, że jeszcze miałam mniej, później 20 funtów, miałam do zapłacenia 60 funtów z jakimś tam hakiem, 60 funtów, 50 funtów, o, nawet tu jest, 50 funtów zapłaciłam gift card, czyli zakupiłam sobie tańszą kartę na Zigu i do tego jeszcze tylko dopłaciłam i teraz patrzcie, tu jest, dziękujemy za twój kod i super ekstra bombastycznie. I teraz wam pokazuję, co mam tutaj, czemu tak dużo mi wyszło. Bo dzisiaj kupowałam więcej rzeczy takich troszkę droższych, na przykład masło droższe, ale bardzo nam... ja będę teraz cały listopad na diecie, mamy już, jutro jest ostatni października, więc będzie szło teraz dużo jedzenia, a szczególnie warzyw i owoców. Dobra, pokazywałam już tu, skrzydełka, mięso mielone, bardzo dobre jest to mięso mielone, przepyszne. 5% tylko tłuszczyku, później tutaj mam pierś z kurczaka, serki wiejskie, tutaj serki, jak widzicie zawsze musi być napisane light, przepyszne serki, mozzarella light, później kalafior, piękny, przepiękny, muszę go szybko zrobić, żeby mi się nic z nim nie stało, marchewka, tutaj mam taki, zobaczcie, taką mieszankę, już tylko do podgrzania i ona jest gotowa do jedzenia. Nie miałam jeszcze jej nigdy, ale zobaczcie, do mikrofalówki sobie wstawiam. Ja do mikrofalówki nie, ale na suchej patelni prawdopodobnie podgrzeję i będę miała do obiadu, nie dzisiaj, na jutro do mięsa. Jutro będę mięso takie robiła wolnoważę, więc tak, boróweczki, malinki, margaryna i chciałam mule normalne, ale tu mam gotowy produkt, z miśkiem sobie zjemy prawdopodobnie jutro na kolację.
też dużo tłuszczu, nie było 6%, także no dobra, niech będzie. I tu są dwie porcje, nie? Niby. No ja nie wiem, ale okej. No i mrożone kurczaki. Jeszcze za chwilę do Was wrócę. No i dobra, to by było na tyle dynia na Halloween, ale muszę Wam przyznać, że w tym roku wypada tak, że ja z Razlem chodzę po domu, po domach, więc tylko mam przygotowane małe takie w razie jakbym była w domu, jak dzieci przyjdą, żeby poczęstować, bo wiecie, no przykro by było, ja nie jestem z tych osób, które nie otwierają drzwi, więc kupiłam co nieco słodyczy, tak żeby poczęstować, ale nikogo nie będzie w domu, więc ani nie przystrajam domu, ani nie oświetlam nic w tym rodzaju, dlatego że no nikogo z nas nie będzie prawdopodobnie. Tak czy inaczej, na mały poczęstunek zawsze jestem gotowa, zawsze. Dobra, tutaj mam saszetki dla, chciałam powiedzieć Russella, dla Blackiego. Saszetki, jak widzieliście, jedzenie już było kupione. Żarówka się w toalecie przypaliła, więc wzięłam światełko. Worki na obierki, worki na śmieci, mleko, Nutella, baterie do młynka, batony do szkoły. I tutaj Paulina pokazywała, że świetny jest ten z serii ekologicznej w White Rose i ja się zdecydowałam na płyn do mycia naczyń ekologiczny, dlatego że no, skończył mi się tamten mój. Ja bardzo, bardzo lubię to, ale mam jeszcze dużo, zaraz Wam pokażę. No, a płyn do mycia naczyń używam najczęściej i... O, zapachniało. I zobaczcie, mam jeszcze dosłownie praktycznie raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery butelki, no oprócz tak jak wspomniałam, oprócz czego? Płynu do mycia naczyń, więc dokupuję. I tutaj mam właśnie taki ekologiczny i grejpfrut i eukaliptus. Pięknie pachnie, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie. Czuję co prawda cytrusy. Pomidory. W końcu ogórków nie wzięłam. Fruit. Grejpfruty, jabłka, orzechy, maliny, szalot, karot, szpinak, kanafior, blueberry. Nie, nie ma. Nie dołożyłam do tego. Dobra. Pomidor, kapusta, banan, orzech, korzeń, czego? Selera, trzy grejpfruty, jabłka i takie czesnat, pieczarki, ananas, no i dynia, no i płatki. Nie płatki, tylko batony, chyba wszystko pokazałam. To by było na tyle, moje robaczki. Dzisiaj na obiad zwykłe jajko. Ziemniaki i jakaś surówka, tylko nie wiem jaka. Znaczy, dużo mam tego, mam za dużo i nie wiem jaki wybór. Dobra. Aha, dobra, to mi się, wszystko mi się pokończyło, patrzcie. Same puchy. Na szczęście przyszło dzisiaj zamówienie i dwa nowe są. To by było na tyle, kochani, do później, do obiadu. Sobie nawaliłam dużo tej sałaty, tak mi się chce, ziemniaki, jajko sadzone i właśnie taka suróweczka. Jejciu, jaki mam apetyt na to, więc idę jeść. Z synkiem synek zaraz idzie do klap. Ma dzisiaj, co ja tu chciałam? Ma dzisiaj tam Halloween party. I to kilka, jeszcze jutro czeka nas spacer po cukierki. Fajnie. Dobra, idziemy wcinać. O, widzicie? Domowa. Bo zimno. Dobra, powysyłam maile. O, ja teraz już tak, pranie wstawiłam, jest wieczór, mały wrócił, lekcje ma zrobione. Ja teraz pozmywam naczynia. Za 15:08 wieczorem jest. Pozmywam naczynia, teraz sobie zrobię herbatę. Ostatnią herbatę z moich półeczek. Muszę sobie zamówić jakąś fajną herbatkę nową. Mi się miejsce robi. A propos, to miałam Raslowi
zrobić izotonics. Akurat zrobię mu tylko resztek. Tak. Tak, moi drodzy, tak, moi kochani, tak, moi wspaniali. Dzisiaj fajny dzień dosyć był. Powiem wam, że w końcu porobiłam, posprzątałam i czeka mnie jeszcze tutaj. I czeka mnie prasowanie. I jutro przyjdzie do mnie mamusia na kawę. Ha! Więc będę miała fajny dzionek. O, kwiatek spadł. Znowu kolejny, ale to nic. O, kwiatki, pączki tak wyglądają. Tutaj tak wyglądają. A te piękne. No one, słuchajcie, one były zmarnowane. Ale Maziowa je troszeczkę uratowała. Tutaj mam przygotowane dla dzieciaków jutro. Dla dzieci, no dla dzieciaków to tak brzydko brzmi. Ale ja tak mówię. To jest żartobliwie, tak samo jak ja tak chodzi nam. Jak mówię różne rzeczy, przeinaczam lub slabuję, lub niańczę się. Są różne. O, będę mięso za chwilę, zobaczcie, myła i peklowała, w sensie, żeby przeleżało, o, pies się cieszy, przeleżało w lodówce i jutro sobie zrobię takie do jedzenia. Takie dobre sobie jutro zrobię. Dobra, kochani, dziękuję ci za uwagę. Nie wiem, ile wyjdzie z tego materiału, tak czy inaczej. Zawsze dobrze coś tam nagrać. Następne, co zrobię, to będą pustaki, bo mam już tam pełno. Febra, kuś. Pełno do robienia. Życzę wam wspaniałości, samej miłości razem z Blakusiem. Tak, on jest, no widzicie, taki pies, że ja tylko siądę, on mnie już całuje. Kocha, tak? Kocha piesek. Tak, bo pieski, zwierzaki się znają na ludziach. Do zobaczenia.